Dzień dobry. Witam Was serdecznie w 6. odcinku na kanale Znalezione, Przeczytane. Co może łączyć kobiety o odmiennych pasjach, temperamentach i życiowych drogach zawodowych? Jedna całe życie opiekuje się małpami, druga zajmuje się ciałem ludzkim po śmierci i przygotowuje je do ostatniej ziemskiej drogi. Trzecia analizuje język samobójców na podstawie zostawionych przez nich listów pożegnalnych. A jeszcze kolejna, urodzona przed wojną arystokratka, której władza komunistyczna pozbawiła domu, znajduje pracę w charakterze szaletowej i resztę życia poświęca na czytanie książek. Tych kobiet jest więcej. Jest to 10 niezwykłych historii, których bohaterki spotykają się na kartach jednej książki, bardzo ciekawej książki, na której recenzję dzisiaj serdecznie Was zapraszam. Książka pod tytułem Nie ma takich kobiet autorstwa Wiolety Nowakowskiej. O tej książce dzisiaj będę opowiadać. Pierwszy raz usłyszałam o tej książce, kiedy jechałam samochodem i słuchałam radia. Są jeszcze, dzięki Bogu, takie audycje radiowe, które opowiadają o książkach. Ja trafiłam akurat na rozmowę dziennikarki z autorką książki, w której opowiadała ona o swoich bohaterkach, o spotkaniach z nimi i o rodzącej się między nimi niezwykłej więzi. Słuchając Wiolety Nowakowskiej, kiedy opisywała jedną ze swoich bohaterek, która zajmuje się tłumaczeniami jidysz, od razu byłam pod ogromnym wrażeniem tej rozmowy i stosunku autorki do swoich bohaterek i od razu pomyślałam, że chciałabym tę książkę mieć. Na początek może też parę słów na temat wydawnictwa, które wydało tę książkę. Jest to Wrocławski Dom Literatury, Warstwy. Przyznam, że ja nie spotkałam się wcześniej z żadnym tytułem wydanym przez to wydawnictwo. Ktoś jakiś czas temu prezentował jakiś inny tytuł tego wydawnictwa. Wydaje mi się, że pani Ania z kanału Czyta mi pisze. Natomiast w moim przypadku jest to pierwsza pozycja. I myślę, że warto zwrócić uwagę na to wydawnictwo, dlatego że ono prezentuje, z tego co patrzyłam na ofertę, dosyć niszowe, oryginalne tytuły, mnóstwo ciekawych też wznowień literatury, ale dzisiaj skupiamy się na tym wydaniu i tutaj niskie pokłony naprawdę w stronę wydawców za przepiękne wydanie i naprawdę niezwykłą szatę graficzną tej książki. Książka, która mówi o kobietach, oczywiście na okładce posiada niezwykłą grafikę autorstwa Dominiki Ruty, przedstawiającą kobietę, ale też dodatkowo to, co chcę powiedzieć, to jest wydanie takie kompletne, bardzo artystyczne tej książki. Przepiękny papier, przepiękna czcionka. Jak otworzymy sobie jakikolwiek rozdział z tej książki, to widzimy tutaj piękny, nie tylko piękny papier, ale przepiękną, zróżnicowaną czcionkę, wyboldowane fragmenty, ale to, co szczególnie zasługuje na uwagę, to są dołączone zdjęcia bohaterek każdego reportażu. I one nie są tak jakby całością stronicy, tylko to są takie osobne obrazki doklejone. Robi to niezwykłe wrażenie. Natomiast co do samej autorki, też wcześniej nie znałam tego nazwiska, nie znałam tej pisarki. Wioletta Nowakowska jest dziennikarką, pisarką bardzo blisko związaną z wrocławskimi mediami. Ona zresztą mieszka w podwrocławskiej wsi razem ze swoją rodziną i jest to taka bardzo interesująca osoba na tyle, na ile udało mi się trochę o niej informacji poszukać. Jest wielką entuzjastką ludzi, sztuki, ale też świata przyrody, świata zwierząt. Bardzo się cieszę, że akurat przez tak ciekawą książkę mogłam dotrzeć do autorki. Oglądałam zresztą jej spotkanie autorskie online po wydaniu tej książki, które przeprowadził i rozmowę z autorką przeprowadził Irek Green. I jeszcze dodatkowo po wysłuchaniu wcześniej tego wywiadu w Radiu Tok FM, no byłam pewna, że książkę tę zdobędę i przeczytam. Gdyby mówić o tym, jaki to jest gatunek, myślę, że najprościej będzie powiedzieć, że jest to reportaż literacki, dlatego że każda z tych historii oczywiście utkana jest na faktach z życia każdej z tych kobiet.
ale te fakty oplecione są niesamowitymi myślami, refleksjami, ciekawymi bardzo spostrzeżeniami dokonywanymi przez autorkę takim niezwykle literackim językiem. Violetta Nowakowska posługuje się językiem bardzo barwnym, posiada rozległe skojarzenia, jej język jest bardzo erudycyjny. Ja byłam pod ogromnym wrażeniem i dlatego sytuuję te opowieści, te reportaże zdecydowanie bliżej literatury pięknej niż publicystyki. Dlatego dla mnie jest to czysty przykład reportażu literackiego i czyta się to z niezwykłym przejęciem. Zresztą takiego całokształtu artystycznego, można powiedzieć, też dokonują tutaj cytaty, które autorka wplata jako takie trochę motywy przewodnie przy każdej z tych historii. To są cytaty z poezji, z prozy, ale też z różnych ksiąg religijnych. Tu na przykład w jednej historii mamy wiersz Ewy Lipskiej Droga Pani Schubert. I ten wiersz rzeczywiście przewija się później przez cały reportaż i znakomicie współgra z całością. Autorka też oczywiście, posługując się bardzo takimi literackimi środkami stylistycznymi, pozostaje też rasową reporterką. Ona jest tych swoich kobiet, swoich postaci, bohaterek, niezwykle ciekawa, jest też bardzo otwarta i jest oczywiście bardzo uważną obserwatorką. Każda historia to jest tak naprawdę jedna wielka przygoda spotkania z bohaterką. Autorka w rozmowie zresztą z Irkiem Greenem też mówi, że ona się w każdej z tych autorek zakochiwała. I to jest takie oczywiście metaforyczne porównanie, ale na kartach każdej części czuje się to uczucie, czuje się ten zachwyt i niezwykłe zaciekawienie życiem każdej z tych kobiet. Przechodząc do treści, bo ja oczywiście nie będę tutaj streszczać się tych 10 historii. Nie o to tutaj chodzi i też myślę, że ciężko byłoby wysłuchać streszczenia 10 historii, bo po cóż by potem sięgać po książkę. Powiem może o kilku bohaterkach, które mnie osobiście szczególnie urzekły. Na pewno jest to pierwsza historia kobiety, która jest przedstawicielką przedwojennej inteligencji, hrabiną, hrabina Anna Maria Stadnicka, której autorka nie miała okazji osobiście spotkać, dlatego że przed w ogóle powstaniem, czy przed pomysłem nawet tej książki, bohaterka już nie żyła. Jej los jest szczególny, szczególnie przejmujący. Ona jest żywym przykładem na takie okrucieństwo i bezduszność systemu. Wiemy, jak po II wojnie nowy układ sił politycznych i władza obchodziła się z przedstawicielami arystokracji. Po prostu wiele z tych osób, wiele z tych rodzin zostało wywłaszczonych i w taki sposób też właśnie Anna Maria Stadnicka stała się osobą bezdomną. Otrzymała na swojej drodze pomoc małżeństwa Gucwińskich, którzy znani są jako wieloletni dyrektorzy Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego, którzy pomogli jej po prostu znaleźć tam pracę. Otrzymała posadę szaletowej, natomiast jak sama potem wielokrotnie powtarzała, była to wymarzona jej praca, dzięki czemu mogła realizować swoją największą pasję, jaką było czytanie książek. I kiedy Violetta Nowakowska dotarła do osób, które ją pamiętały, bo poznawała je właśnie z tych relacji od osób trzecich, z opowiadań, też z nagrań, do których dotarła, to wyłania się taki obraz w pamięci tych pań, sekretarek, czy księgowych, czy opiekunów właśnie zwierząt w ogrodzie zoologicznym, jako starszej pani, która siedziała na leżaku, czy też na krzesełku, a koło niej ułożony był stosik książek i wiodła szczęśliwe życie. Może dlatego, że to był pierwszy reportaż, a może dlatego, że autorka nie spotkała się osobiście z tą kobietą, a mimo to w tak emocjonalny, przekonujący sposób potrafiła na
naszkicować jej portret, zrobiło to na mnie, no nie wiem, czy nie największe wrażenie. Druga kobieta, która jest też niezwykła i która od razu przychodzi mi na myśl, jakby miała wymieniać te bohaterki, to jest wieloletnia opiekunka zwierząt w właśnie tymże ogrodzie zoologicznym. Jest opiekunką małp. Początkowo zajmowała się gorylami, potem szympansami. Jej droga też jest fascynująca. Ja ogólnie mam żywię pewien podziw zawsze do osób, które łączy jakaś taka silna i ponadprzeciętna więź ze światem zwierząt, czy ze światem przyrody. Te osoby zawsze zasługują na niesamowitą uwagę, moim zdaniem. I taka jest Elżbieta Gajewska. Ona mi się zresztą skojarzyła z najsłynniejszą badaczką szympansów, Jane Goodall, która zresztą była dla Elżbiety Gajewskiej też wielkim autorytetem. Znakomicie słucha się rozmów na temat obserwacji zwierząt, poznawania ich świata. Wydaje mi się, że osoby, które poświęcają swoje życie zwierzętom, ale nie tylko w taki sposób, że się nimi opiekują czy przygarniają, ale poświęcają im swoje życie zawodowe, są osobami niezwykle niezależnymi wewnętrznie, ale też nie takimi oderwanymi od rzeczywistości, ale takimi niepodlegającymi tym wpływom ze świata ludzkiego, komercyjnego. Taka jest właśnie Elżbieta Gajewska. Ona jest zresztą też niesamowita nie tylko dlatego, że poświęciła swoje życie w głównej mierze zwierzętom, małpom, ale dzieliła je tak naprawdę jeszcze na dwie pozostałe pasje, jakim były książki i podróże. Czuć też niesamowity zachwyt samej autorki, dlatego że Wioletta Nowakowska, tak jak powiedziałam, jest entuzjastką również świata przyrody. Ona sama przygarnęła 4 psy, ale też pomogła i oswoiła ptactwo, takie jak wrony, kawki, więc tutaj ta nić porozumienia między paniami jest bardzo wyraźna i świetnie się czyta też taki zapis. Bohaterka, która jest z racji takiego emocjonalnego ciężaru bardzo wyrazista, to jest malarka, wrocławska malarka Mira Żelechower-Aleksiun. Też warto o niej wspomnieć, chociażby krótko, z uwagi na jej niezwykłą życiową historię. To jest urodzona przed wojną Żydówka, której Holokaust zabrał wielu bliskich, w tym m.in. rodzonego ojca, i która później przez całe życie i w całej swojej jakby takiej pozaartystycznej już działalności zgłębia te swoje żydowskie korzenie, a jej historia jest o tyle ciekawa, że ona też przeszła konwersję na chrześcijaństwo. No i poświęciła się takiej szczególnej misji, jaką jest budowanie dialogu żydowsko-chrześcijańskiego. I to jest też postać niezwykle temperamentna. Tam też niekiedy iskrzy między paniami, między autorką a bohaterką. One się spotykają też z dużymi przerwami, wracają do siebie. Jest to postać, o której naprawdę musicie przeczytać. Chcę wspomnieć też jeszcze o pani Jagodzie Mrozek, która jest balsamiarką z Włoch i ona zajmuje się przygotowywaniem ciał ludzkich po śmierci. Otrzymuje te ciała w różnym stanie. To są ludzie często po chorobach różnych, czy też po operacjach. I ona ma szczególny stosunek do ludzkiego ciała. Taki wręcz mistyczny, bym powiedziała. Zresztą w ogóle ten reportaż o Jagodzie Mrozek wydaje mi się najbardziej tajemniczy ze wszystkich. Sama Wioletta Nowakowska przyznaje, że te rozmowy przebiegały trochę trudno, może najtrudniej. One się bardzo długo tak jakby rodziły. Bardzo często te spotkania były takie trochę milczące. No a rzeczywiście profesja tej osoby jest niesamowita. Ona zresztą tam bardzo ciekawie mówi, jak traktuje ludzkie ciało, że jest ono dla niej tak naprawdę nierozłączne z duchem i że nie sposób tak naprawdę mówić o człowieku w oderwaniu też od jego ciała. I mówi o tym nie tylko jak o uzupełnianiu ubytków w tym ciele, tak, czy na przygotowanie go z rodziną na to ostatnie pożegnanie, ale mówi też o ubieraniu, o makijażu, o tym, jakie myśli jej towarzyszą i co tak naprawdę też doprowadziło ją do tej drogi, do tego zawodu. Motyw śmierci rzeczywiście jest obecny
w większości tych historii. Przy czym nie powiedziałabym, że jest to motyw przewodni, bo ta śmierć, ona jest istotna i jest ważna w każdej z tych historii, ale ona nie jest na pierwszym planie. Ja bym bardziej powiedziała, że jest to książka o życiu i w ogóle, gdybym miała powiedzieć, dlaczego warto przeczytać książkę Nie ma takich kobiet, to powiedziałabym, że chyba tak najprościej z zachwytu jednak nad życiem, nad jego zwykłością, codziennością. To jest zachwyt na pewno samych bohaterek, a nawet może zachwyt nie jest tutaj odpowiednim słowem, tylko bardziej taka siła, determinacja i konsekwencja. Również odwaga, żeby iść pod prąd albo iść swoją drogą. To są bohaterki, które idą swoją drogą. One często zbaczają, są gdzieś tam na uboczu, być może trochę w ciszy, ale z tego ubocza, z tej ciszy wydobywa je właśnie Wioletta Nowakowska, która również jest nimi zachwycona i zachwycona ich życiem, zagląda do wrocławskich kamienic, wrocławskich galerii, do wrocławskiego ogrodu zoologicznego i zaprasza te kobiety, żeby pokazały się trochę światu. One zresztą są trochę onieśmielone. Tu mi się przypomina ostatnia z tych bohaterek, przedstawicielka wrocławskiego klubu inteligencji katolickiej, pani Ewa Ungier, która w taki humorystyczny sposób mówi do Wiolety Nowakowskiej: tylko proszę cię, nie stawiaj mi pomnika. Inna z bohaterek, Dorota Kaczor, która jest wrocławską dziennikarką, prosi Wiolettę Nowakowską, żeby przedstawiała jej historię za pomocą bohaterów jej reportaży. Dorota Kaczor zajmuje się reportażem interwencyjnym, pomogła bardzo wielu ludziom i rzeczywiście autorka tej książki opowiada historię Doroty Kaczor historiami bohaterów jej reportaży, więc mamy tutaj taki trochę metapoziom, ale też bardzo interesująco się to czyta, bardzo oryginalnie. Opowiadając Wam tę historię w skrócie, chciałabym bardzo być daleka od banału i nie polecać tej książki jako książki o jakiejś takiej apoteozie życia z turkusową świecą żebyśmy sobie poczytali, jakie to życie jest piękne. Nie, w tych książkach jest dużo smutku, dużo dramatu i dużo zawiłości typowego ludzkiego losu. Natomiast to, co przewija, to jest jednak mimo wszystko ten zachwyt. Zachwyt na tym, że ciekawość ludzkiego losu, siła, determinacja gdzieś tam zwycięża. Bardzo Was serdecznie zapraszam na spotkanie z bohaterkami książki Wioletty Nowakowskiej. Zachęcam Was również do zerknięcia na pozostałą ofertę wydawnictwa Warstwy. Wioletta Nowakowska i jej wspaniałe bohaterki. Nie ma takich kobiet. Tych, którzy są po raz pierwszy na moim kanale, serdecznie zapraszam do subskrypcji, a jeśli podobał Wam się ten odcinek, poproszę o łapkę w górę. Dzięki.